strzelanie dynamiczne, karabin, siła! A! Garant! Profesjonalna broń! Safe.pl, jesteśmy bezpieczni! Cześć, Adam Okniński z tej strony. Dzisiaj kolejny dzień. Trenujemy strzelanie w kałach. Dobrze nam idzie. Pozdrawiam. Słuchajcie, strzela się do tych czarnych poperów. 10 sztuk. Za każdym razem bierzesz low ready, czyli ten koń 40 stopni, wrzucam strzał, koniec. Trafiony, trafiony. Hop! Kąt jest mniej więcej tu. Patrzę przed siebie, wrzucam strzał. Wszystko wam weszło. Kładuj. Pamiętaj, żeby karabin tylko nie patrzył ci w nogi. Przed siebie. Do góry jeden strzał. Hop! Super. Tak, bardzo ładnie obydwoje. Kamil Minda, biorę udział w projekcie Super Commandos. Dzisiaj strzelanie dynamiczne z kałacha. Bardzo mi się podoba. Super instruktor Arek Motyl, Dębiński. Znana osoba. Super, że mogę wziąć w tym udział. Zapraszam. Działamy. Idziemy sobie postrzelać. Można odbezpieczać tą ręką. Chcecie, mogę zapracować sobie, patrzcie, na drugą stronę tu. I wtedy wkręcać zależy, nie? Czy ta strona, hop, czy ta strona, hop, to zależy od was, nie? Spokojnie. Pierwsza masz. Tu odbezpiecz, przeładuj. Hop, przeładuj tą dźwignią. Dobra, i teraz tak, palec poza językiem spustowym, kolba w dołek strzelecki. I teraz, gotowy, hop, wrzuca, strzelamy. Nad. I tu musisz mieć w dołku, pochyl się do przodu. O, właśnie. Siemanko, jestem Bartosz Szewczyk. Dzisiaj strzelamy z kałacha dynamicznie. To mój pierwszy raz. Nie jest na razie za łatwo, ale będzie dobrze. Zapraszam do oglądania. Nie stoję tak, bo nie masz jak ułożyć. I potem ty próbujesz się dokręcać. Zobacz jaka stoję. Każda sylwetka jest prawie że frontalna. Nawet jak stoi z nogą tu, ale środek ciężkości jest, to zobacz. Moja góra jest frontalnie ustawiona. Dlaczego? Dzisiaj będziecie pracować o tak. Do trzech celi będziecie strzelać. I jak będzie stał tak, to w tą stronę będzie ci bardzo ciężko skręcić. O ile w tą będzie ci łatwo, to w drugą nie. Dlatego my stoimy frontalnie. Wykorzystuję cały potencjał bioder, tak jak przy uderzeniu. Z karabinem to samo. Ta pozycja zawodnicza też jest przez wojsko wykorzystywana. Jak idę na patrolu, przecież nie idziesz na patrolu cały czas tak, bo nie dasz rady. Więc się idzie na przykład karabin pasek, widzisz zagrożenie i wrzucasz, nie? Dlatego te wszystkie postawy są trenowane. Może strzelać. Pudło! Jest super, o właśnie. Ile miałeś? 20. Trener. Ale nie, powiedziałeś mi, że tutaj, mogę. Tutaj, możesz, możesz. Ty możesz wszystko. Nie, nie. Teraz robimy sobie high ready, nie? Hop, mam. Ja jadę tu i dociskam. I dociągam, hop i dociągam. Hop, wrzucam. Hop, wrzucam. Pamiętajcie, kolba oparta, policzek zawsze do kolby i wtedy widzę moje przyrządy. Rzucasz i strzelasz. Zajebiście 1-1. Trafione. Zaczęliśmy od kałachów. Jest dobrze, celność się poprawia, wszystko wchodzi jak w masełko. Będą z nas żołnierze. Hop! 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 Broń przeładowana, gotowi na sygnał. Pi, bam, koniec. Pi, bam, koniec. Opuszczamy lufę, żebyś widział. .99 .062 Dobry czas, dobra, dobra. 0,62 i 0,64 ktoś zrobił. Czasy najlepsze, nie? Chyba Adam, mój syn. 0,62. Moja krew. Powiem tak. Moja krew!
Najlepszy czas! Adam strzelał najgorzej, nie? Tu kolega 062. Zły marketing robi. 1,23. 0,91. 0,81. I jak startowałeś, to miałeś tak, Mirek. Jak tylko ten, to już palec stój, bom! Nie, ja nie miałem. Przysięgam, sprawdź. Pokaż na kamerze. Chłodno, więc muszę skakać, żeby utrzymać ciepło. Strzelaliśmy z kałacha około 50-60 naboi. No myślę, że popery są przyjemniejsze, jeśli nie oszukują, jeśli się przewracają, bo od razu widać efekty i wiemy, czy trafiliśmy, czy musimy coś poprawić. Jedna krew, widzę, nie chcę sprzedać tu ojca tanio. Tanio ojca nie chcę sprzedać. Pif, paf. Dzisiaj drugi raz odbyły się zajęcia ze strzelania z kałaśnikowa. Strzelaliśmy triplety, dublety do 2-3 celi. Dziękuję sklepowi Garant za amunicję i za broń. Strzelaliśmy tutaj na strzelnicy Marinino Bellona. Zapraszam wszystkich na kolejne zajęcia, kolejny odcinek z projektu Super Commandos.